krótkie słowo o Ewangelii. Czym jest Ewangelia? O, dobre pytanie. Ja w ogóle uważam, że charakterem Bożym nie dorastamy do pięt, nie? Ludziom, którzy żyją w Starym Testamencie. Ale to jest tylko moje osobiste, indywidualne zdanie, że charakter Boży jest mi Jeremiasz, Izajasz, Mojżesz, Dawid. Wszyscy inni w Starym Testamencie. Przy tym to jesteśmy po prostu... To śmieje na sali w ogóle. Ja nie mówię, że wszyscy, bo na pewno są tacy. I na pewno to nie jestem ja, którzy naprawdę mają charakter Boży. Ale w Polsce nie widzimy takich ludzi. I ogólnie... A Ewangelii, nie? Jaką Ewangelię głosimy? Bo wiecie, Jezus, nie? Wiecie, jak dzisiaj jest głoszona Ewangelia? W 95% przekażę wam to. Mam dar ewangelisty. Przekażę wam, jak jest głoszona Ewangelia. Bóg cię kocha, a wiesz, koleś w grzechu, wiesz, a ty mówisz do niego tak, no rozumiem, tak, no ty tam, ale wiesz, no przyjmij Jezusa, wiesz. To jest taki bzdet, nie? I teraz tak, jaki był Jezus? Bo to jest nasz przykład, nie? Jezus nie miał tolerancji do grzechu żadnego. Żadnego. Dlatego świat go znienawidził, rozumiesz? Jezus nie układał się w żadne układy. Było brak tolerancji na to, co jest w człowieku. I na to, jak człowiek jest zaprzedany i niewolnikiem grzechu. Na to był totalny brak tolerancji. Jezus po prostu torpedował to prawdą. Rozumiesz? Jezus był w miłości Ojca i torpedował to prawdą. Dlatego go świat nienawidził, rozumiesz? Idź sobie dzisiaj gdziekolwiek mieszkasz i mów prawdę ludziom, rozumiesz? Że są zaprzedani diabłu i grzechu. I grzechowi. Po prostu. I zobaczysz, jak zacznie świat cię nienawidzić. I dopiero tam zaczyna się Ewangelia prawdziwa. Ewangelia się zaczyna dopiero tam, gdzie świat zaczyna cię nienawidzieć. A nie, że o, dobra, tu koncert, tu my tu trochę pogłosimy. O, Jezus cię kocha w ogóle, daj spokój, co to jest w ogóle, rozumiesz? A tam, wiesz, demony dyskutują, tutaj coś ludzie robią. Jezus miał nienawiść do grzechu w ludziach. I prawdę mówił, rozumiesz? I sobie tak zrób. To tam, gdzie mieszkasz, to ci gwarantuje, że ludzie zaczną cię nienawidzieć. Nienawidzieć. Jak zacznie iść i mówić, że oni kochają diabła i mają miłość do grzechu i do diabła, rozumiesz? I że ich ojcem jest diabeł, rozumiesz? Normalnie. Z szacunkiem, ale prawdę mów. Z szacunkiem, ale prawdę mów. Zobaczysz, jak szybko i tam dopiero zaczyna się moc Ewangelii. Tam. Dlatego w ogóle nie ma mocy Ewangelia. Bo jest popierdółka. Popierdółka robimy. Polacy, my robimy. Ja i ty robimy popierdółkę. Ja też. No, popierdółkę robię. Wstyd mi przed Bogiem. Smutno mi jest w ogóle. Taka popierdółka, wiesz. Jakoś gdzieś, wiesz. Próbuję przekamuflować Ewangelię. Zamiast normalnie być jak Jezus. Szedł. I mówił. I prawda była, rozumiesz? Dzisiaj jest tyle nieprawości w ludziach. A mówię tu, żeby go tylko nie urazić. Jeśli tak mówimy, to jesteśmy od diabła w ogóle. Idziemy właśnie, żeby urazić. Wiesz kogo? Diabła w tym człowieku. I grzech w tym człowieku. I szanujemy tego człowieka jako Boże stworzenie. Jako stworzenie. Idziemy, mówimy, jesteś pełen diabła. Upamiętaj się, rozumiesz? Bo idź do piekła. Jesteś synem diabła. Ale jest szansa. I wiesz, jak mówimy prawdę, tak? Jak mówimy więc tak, albo wiesz, bardzo tak, ale inaczej, tak? Różnie. To dopiero w tym człowieku diabeł, wiesz, będzie chciał się znienawidzić, albo ten człowiek, tak, człowiek albo cię znienawidzi, albo on się upamięta, rozumiesz? Ewangelia, wiesz, LGBT, tak zwana, może tak nazwę, to mówi tak. O, jestem tutaj dla was, Bóg was kocha, no dobrze, Bóg ci pozwoli zrzucić papierosy, no Bóg cię kocha, a tam ludzie chodzą, wiesz, napełnieni diabłem, z miłością do diabła, w ogóle w dupie cię mają, mówią jakiś gostek w ogóle religijny, no dobrze, cześć, cześć, a ty mówisz tak, no i to jest ta asymilacja, o której mówię wcześniej, no cześć, cześć, ziomuś, ziomuś, ale Jezus cię kocha, a on mówi, taki zapełniony, wiesz, diabłem, no wiem, kocham Jezus, wiem, no kocha cię, wiesz, zamiast podejść, wiesz, i mówisz, wiesz, do piekła w ogóle zmierzysz, napełnieni, bo jesteś synem diabła w ogóle, wiesz, i prawdę mówisz mu. Tam jest dopiero moc Ewangelii. Mówisz mu prawdę, rozumiesz? A ludzie mówią, nie masz miłości. To ci z LGBT chrześcijańskiego mówią tak. No. Nie masz miłości.
nie masz miłości. I tam wiesz, to są ludzie, którzy w ogóle nie rozumieją, czym jest miłość. To są dusze zaprzedane diabłu. Bo oni rozumieją miłość, żeby nikogo nie skrzywdzić. Bo wyczytali w Biblii, że miłość nie wyrządza zła. Przepraszam, bo mi się odbija. Masakra w ogóle. Miłość mówi prawdę. Gdzieś i mówisz, w ogóle rozumiesz? Albo w ogóle się nic nie odzywasz. Bo masz zbytni szacunek do Ojca, rozumiesz? Myślisz, że Jezus się tak do wszystkich odzywał i do wszystkich przystawał? Że to było w ogóle jakieś takie, że można było bić z której strony chce? To była godność, królewska godność. Rozumiesz? Królewska godność. I mówisz, rozumiesz? Z jedną rzeczą, którą musisz mieć w sercu. Z szacunkiem do stworzenia, do człowieka, który stworzył Bóg. Ale inne rzeczy, to mówisz mu prawdę, rozumiesz? To nie z grzechu, idź do piekła. Bóg się brzydzi tym, co robisz i brzydzi się tobą, tak naprawdę. Ale kocha cię. Wiesz, i mówisz, dlaczego Jezusa znienawidził świat? I teraz pytanie my sobie możemy zadać, my. Czy mnie nienawidzi świat, jak głoszę Ewangelię? Bo jeśli mnie świat nienawidzi, jeśli świat mi klepie po ramieniu, dobrze robisz, demony tańczą wokół mnie i dobrze robisz, że głosisz Ewangelię, to ja w ogóle nie głoszę Ewangelii i jestem już dawno zwiedziony. Natomiast jeśli świat mnie nienawidzi, to znaczy, że idzie dobrze. Rozumiesz? Dobrze idzie. Bo ja i ty, tak jak Jezus, mamy świadczyć, wiesz o czym? O tym, że uczynki tego świata są pełne plugastwa, rozumiesz? Pełne zła. I to mówimy ofen. Wy ukrzyżowaliście Jezusa, tak Piotr mówił? Wasze uczynki są pełne plugastwa, rozumiesz? I bez żadnego uśmieszku, tylko z mocą Boga. I tam dopiero jest moc Ewangelii. Bo moc Ewangelii się objawia tam, gdzie jest prawda, rozumiesz? Jezus jest prawdą. A nie, no spoko, nic nie będzie, ale uwierz w Jezusa. To nie jest Ewangelia, rozumiesz? To nie jest Ewangelia. Jezus rzekł, szedł koło takiego gościa? Twoim ojcem jest diabeł, upamiętaj się. I poszedł dalej. I nafurczone demony w nim, w tym gościu, albo by się upamiętał, albo wiesz, chciałby zabić Jezusa. Jeśli świat nas nie chce zabić przy głoszeniu Ewangelii, to my nie głosimy w ogóle Ewangelii. I teraz można łatwo zobaczyć w Polsce, nie? Gdzie jest prawdziwa Ewangelia? Wiesz gdzie? Prawie nigdzie. Prawie nigdzie. No. Taka jest prawda. Prawie nigdzie. Bo jest tolerancja, rozumiesz? Chrześcijanie się bawią w LGBT. Bawimy się my w LGBT. LGBT. Dlatego wyszedł jeden z bohaterów wiary, a jakby Jezus wyszedł, to w ogóle, wiesz, był pogrom, nie? I dopiero była moc Ewangelii. Bo to musi być rozprute, rozumiesz? Jak chrześcijanie, my dzisiaj... Chodź tu, Kairos. Rozumiem miłość, rozumiesz? Klepanie po ramieniu. Lubię ci, współczuję. Chodź tu, Kairos. Chodź tutaj! Czy prawdę, rozumiesz? Czy prawdę mówimy, tak? Z szacunkiem w sercu do człowieka. Prawdę, rozumiesz? Wiesz, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz? I to Słowo Boże właśnie ma przeciąć. Przeciąć. No, z naszych ust ma wypłynąć Słowo Boże. Właśnie, no. I świat ma nas znienawidzić, czyli ma ruszyć na nas pełną parą, ma nas nie lubić świat. Mają nie lubić mnie sąsiedzi. Mają nie lubić mnie znajomi w pracy. Rozumiesz? Mają mnie nienawidzić za to, że głoszę Jezusa. A ci, którzy wierzą, to pójdą za tym, tak? I pójdą za Jezusem. To jest zawsze albo tu, rozumiesz? A my dzisiaj głosimy wrzek? Żeby nikomu nie zaszkodzić. O, albo nawet przez to. O, chyba dzisiaj za mocno głosiłem. Kurczę, chyba nie kocham tych ludzi, wiesz? Stary, to ma wypłynąć z ducha i to jest prawda, a nie jakieś uczucia i emocje. Później to nie ma w ogóle przełożenia, rozumiesz? Jak ty chcesz człowiekowi pomóc? Jak on musi być uświadomiony, rozumiesz? Uświadomiony, w jakim bagnie siedzi. Rozumiesz? W bagnie. I my mamy to głosić, tą prawdę przede wszystkim. Wiesz, że tak Jezus głosił za śmiertelną powagą. Bo to jest śmiertelna powaga. Dlaczego? Bo ludzie idą wtedy, jeśli nie uwierzą, to idą na wieczne potępienie. A wiesz, co jest wieczne potępienie? To jest depresja na maksa, razy milion w ogóle, to jest masakra w ogóle. Dlatego ta prawda ma ich zabić. Patrz, ta prawda ma ich albo zabić, albo zwrócić ku nawróceniu, rozumiesz? A dzisiaj jest, wiesz, takie puszczane weter, wiesz, powietrze, a ludzie, wiesz, najlepiej to mówią, Bartek, jak ty tak mówisz, to ty osądzasz, ja prawdę mówię. I odbij, dobra, ode mnie, jeśli tak mówisz. Nie oceniasz?
To oceń siebie, dobra? Ja siebie sądzę przed Bogiem, rozumiesz? Bóg jest moim sędzią i twoim. Za mocny jesteś. Wiesz dlaczego tak mówię? Bo widzę jaki farmazon ja głoszę i inni ludzie. Bieżący, tak zwani. Bo nie boli, rozumiesz to? Do czego jesteś przeznaczony? Kościół? Co głosi? Co głosi? Jak jest już odstępczy? To jest w ogóle rzeźnia w ogóle. Bóg cię kocha w ogóle. Bóg cię kocha, ty. Jak ja w świecie żyłem, nie? Jakby powiedział, Bóg cię kocha, ja mówię, no spoko, dobra. No w czym problem? Okej, dobra. Ale jakby ktoś mnie tak uderzył potężnie młotem, tak bardzo uderzyłby mi w serce, tak bardzo by mnie to zabolało, że ja bym wtedy zaczął się zastanawiać. Po czasie pewnie. Może ten człowiek miał rację. Widzisz, ten człowiek jakby mi tak głosił ostro, mocno, otwarto, to po czasie ja bym się nowo narodził. Jaką Ewangelię my dziś głosimy? Czy my mamy też takie coś, że się brzydzimy grzechem i diabłem w ludziach? Nie ludźmi, rozumiesz? Ale tym, rozumiesz? Bo Jezus miał do tego nienawiść, rozumiesz? Do diabła i do grzechu, rozumiesz? I mówił prosto w oczy ludziom. Z pełną miłością i szacunkiem do człowieka, ale mówił prawdę. Ty i ty, rozumiesz to? I tak robili bohaterowie wiary. I tak robili w Nowym Testamencie, tak robili w Dziejach Apostolskich, rozumiesz? To wy ukrzyżowaliście Jezusa. Dzisiaj świat jest zaprzedany diabłu coraz bardziej. I im trzeba coraz bardziej mocno walić. Nie, chłopie, że nie, to w porządku, fajny jesteś, no, ale Jezus cię kocha. My nie sprzedajemy pączków na targu. Tylko głosimy Ewangelię, tak? Głosimy śmierć i życie. Rozumiesz? Śmierć i życie. Najpoważniejszą sprawę. I przykładamy tego duchową sprawę. Duchową miarę. Jaką Ewangelię? Co dzisiaj jest słyszane w ogóle na ulicach? Co dzisiaj jest słyszane? Czemu to nie ma mocy? Czemu to nie zmienia? A ktoś powie, wiesz, Bartek, ale u mnie tam mocno ktoś się nawrócił. Ale człowieku, dobra, nawrócił się, spoko. Ja o tym nie mówię, rozumiesz? Każda jedna cenna osoba, gdziekolwiek jest cenna i chwała Bogu za to. Ja w ogóle nie mówię o tym, ja nie atakuję w ogóle tego. Ja atakuję, gdzie się podziała moc Ewangelii, która jest w naszym duchu, rozumiesz? Jesteśmy jedno z Bogiem. Gdzie się podziała moc Ewangelii, gdzie idziemy naprawdę i ludzie się narodzają na nowo. Gdzie jest prawdziwa Ewangelia, o to mi chodzi. Nie oceniam żadnego człowieka. Gdzie jest prawdziwa Ewangelia, do siebie to mówię oczywiście. Gdzie jest prawdziwa Ewangelia, jak czytam Biblię. Było inaczej. Patrzę na rzeczywistość tutaj, tak? Patrzę na rzeczywistość w internecie też, tak? Jest inaczej, rozumiesz? Duch Święty w Biblii pokazuje mi co innego niż ja widzę na zewnątrz. I o to mi chodzi. Gdzie się podziała moc Ewangelii? Gdzie się podziało to, co czynił Jezus? A Jezus powiedział, większe rzeczy będzie mój Kościół robił, tak? Gdzie się to podziało? Ja mówię, ja tego szukam. Oczywiście wierny w małym, alleluja za sąsiada, alleluja nawet za to, że ja okażę mu miłość i wezmę mu zakupy, nie ma problemu, ja o tym nie mówię. Ale on będzie się podziała moc Ewangelii. O tym mówię. Nie mogę znieść czasami, jak widzę diabła, ludzi pełnych diabłu, rozumiesz? Widzę w ogóle zapełnieni ludzie, tak są diabłem, szatanem. Ja mam obrzydzenie do tego, ale przy drugim też się modlę do Boga, żeby miał szacunek do tych ludzi. Ale widzę, ja nie mogę takiemu człowiekowi powiedzieć, że z nim jest okej, rozumiesz? I tu jest bez żadnych emocji i uczuć. Nie jest okej z tobą, rozumiesz? I szukam prowadzenia Ducha Świętego. Jakby zachował się Jezus, tak? I dlatego właśnie Jezusa chcieli. On to powiedział. Mnie świat znienawidził. Wiesz dlaczego? Bo ja świadczę ofen, że to, co oni robią, że ich styl życia jest zły, rozumiesz? Ja im mówię prawdę, że oni są od diabła i styl życia jest zły. Upamiętajcie się. To głosił Jezus. Jeżeli Bóg was kocha, upamiętajcie się z tego, rozumiesz? Upamiętajcie się.